Dzień dobry Państwu. W okolicach Galerii Hosso rozmawiam z Panią wiceburmistrz Magdaleną Sosnowską. Dzień dobry Pani. Dzień dobry, witam serdecznie. Mamy tutaj do czynienia z pewnym zgromadzeniem. Proszę powiedzieć, o co chodzi? Na powitanie jesieni postanowiliśmy zorganizować dla mieszkańców warsztaty, kiermasz ekologiczny, właściwie połączony z warsztatami, pod nazwą Moc Natury. Zorganizowali go pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska z naszego urzędu wraz z instruktorami z MOK-u i TOE. I w ofercie mamy zarówno uczestnictwo w warsztatach, to cieszą się dużym powodzeniem, jak widać. Mamy też stoisko, na którym można nabyć kwiaty i porozmawiać z właścicielem o ich pielęgnacji. Zachęcamy też do poczęstowania się zupą dyniową, bardzo, bardzo smaczną, ekologiczną. Jak najbardziej na czasie, sezonową, zorganizowaną, ugotowaną przez naszą organizację Pożyteczni. Oczywiście zupa gratisowa. Organizacja Pożyteczni, może coś więcej na ten temat. Jest to organizacja, która działa u nas na terenie gminy, której szefem jest pan Gorący i robią naprawdę bardzo dobrą robotę. Za naszymi plecami coś tutaj się dzieje, może pani powie, o co chodzi. Tak, jak najbardziej. Na temat. Nie, to jest spacer z dendrologiem, pan z pracowni przyrodniczej Sosenka, z którym współpracujemy jako gmina od wielu lat, przeprowadza taki spacer dendrologiczny, więc jeżeli ktoś chce zapoznać się z gatunkami drzew, czy posłuchać jakichś ciekawostek, to jeszcze o tej godzinie i jeszcze raz albo dwa razy, jeżeli się uda, przeprowadzi taki spacer tutaj po deptaku i będzie można wysłuchać jakichś ciekawostek na temat życia przyrody. Bardzo dziękuję. Pani za to, co Pani powiedziała. Pójdę się rozejrzeć wśród ludzi. Oczywiście. Myślę, że troszeczkę się mieszkańcy przestraszyli pogody, bo była taka, prognozy były mieszane, ale jak widać jest całkiem ładnie, więc mamy nadzieję, że przybędzie jeszcze tutaj mieszkańców okolicznych.